jak przesłać elektronicznie pełnomocnictwo UPL-1 do Urzędu Skarbowego. W wyszukiwarkę internetową wpisujemy skrót UPL-1 i w pierwszej pozycji pokaże nam się rządowa strona biznes.gov.pl, którą wybieramy. Wybieramy złóż wniosek elektronicznie oraz złożenie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wskazujemy załatw sprawę i logujemy się na swoje konto. Możemy tutaj wykorzystać nasz profil zaufany albo bankowość elektroniczną. Zalogowaliśmy się na nasze konto, przechodzimy niżej i widzimy tutaj już otwarty elektroniczny formularz UPL-1 i musimy go wypełnić. Zaczynamy od podania naszego numeru NIP. W części A zaznaczamy pole 4, a następnie wskazujemy nasz urząd skarbowy. Następnie musimy podać dane identyfikacyjne podatnika, czyli tak naprawdę nasze dane. Zaznaczamy, że jesteśmy osobą fizyczną. Podajemy nasze nazwisko oraz imię. Wskazujemy nasz aktualny adres zamieszkania. Kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy i poczta. Możemy również podać nasz numer telefonu oraz maila, które ułatwią kontakt z urzędem. W części C podajemy dane pełnomocnika, czyli osoby, którą chcemy upoważnić do reprezentowania nas w sprawach urzędowych. Najczęściej będą to dane księgowej. Mamy tutaj do wyboru NIP lub numer PESEL. Wpisujemy numer, podajemy nazwisko pełnomocnika, imię, i możemy usunąć datę urodzenia, nie będzie ona nam potrzebna. Następnie w części C2 wskazujemy adres do doręczeń tego pełnomocnika, czyli nadal są to dane księgowej. I możemy tutaj podać telefon do naszego pełnomocnika oraz adres e-mail. W części D wskazujemy datę, od której obowiązuje to pełnomocnictwo. Będzie to zapewne data bieżąca. Natomiast pełnomocnictwo będzie ważne do, najlepiej zaznaczyć opcję bezterminowo, czyli aż do odwołania. W części E potwierdzamy, że podaliśmy prawidłowe dane naszego pełnomocnika oraz wpisujemy już nasze dane osobowe, czyli my się podpisujemy, nasze nazwisko, imię, stanowisko to właściciel i w polu podpis nie składamy podpisu, ponieważ formularz będzie wysłany elektronicznie. Podajemy datę wypełnienia dokumentu, jest to data bieżąca. Pole 58, czyli data uwierzytelnienia odpisu zawiadomienia oraz miejscowość. Pełnomocnictwo zostało wypełnione. Przechodzimy do opcji dalej. Możemy jeszcze przejrzeć pełnomocnictwo UPL-1. Wybieramy opcję podpisz i podpisujemy dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego, a następnie wysyłamy go do Urzędu Skarbowego.